Czy na lekach hormonalnych przy wstrzymanej miesiączce endo może się rozwijać i dlaczego? Jak najbardziej tak. Choć nie zawsze. I już tłumaczę, o co chodzi. Każda komórka ma receptory. Ma receptory estrogenowe, ma receptory progestagenowe i wiele innych, ale te dwa odgrywają główną rolę. Receptory estrogenowe, pobudzenie ich zwiększa wzrost, rozrost podziały komórek. Receptory progestagenowe działają antagonistycznie, czyli hamują ich wzrost. I czasami jest tak, że leczenie takie typowe, to jest lekiem Visanne, na przykład to jest Dienogest, to jest progestagen bez tej komponenty estrogenowej. I on ma zadanie takie, że raz hamuje owulację, więc zmniejsza produkcję estrogenów w jajnikach, więc ten stężenie estrogenów się zmniejsza, a dwa, że jest progestagenem, łączy się z receptorami progesteronowymi w komórkach endometriozy i w ten sposób antagonistycznie działa do efektu estrogennego, zmniejszając wzrost tych komórek. Tylko tu trzeba podkreślić, że około 40% według badań nie zawiera tych receptorów, więc wtedy często niestety może dojść do progresji. Oczywiście do jakiegoś spowolnienia może mimo wszystko dojść, bo hamujemy, lecząc hormonalnie, też owulację, więc zmniejsza się poziom estrogenów, więc ten motor napędowy jest też mniejszy, ale w tych przypadkach też często nie dochodzi niestety do całkowitego zahamowania wzrostu endometriozy. To były pytania na dzisiaj. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. Bardzo zachęcam do zadawania pytań, na które będziemy w przyszłych odcinkach odpowiadać. Tu już chciałem zapowiedzieć kolejny odcinek, który odbędzie się za tydzień. Zawsze będziemy we wtorki się spotykać o godzinie 20:00, co 2-3 tygodnie. Teraz wyjątkowo spotykamy się za tydzień i później zrobimy przerwę 3-tygodniową. Będziemy omawiać to, w jaki sposób powstaje endometrioza. Także trochę naukowych spraw, ale postaram się nie używać za dużo nazw medycznych, żeby też każdy mógł coś wynieść i zrozumieć, w jaki sposób to wszystko się dzieje. Bardzo dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do kolejnego odcinka za tydzień.